Poniedziałek, 31 lipca, Anna Tomka, witam, zapraszam na Silesia Flash. Obrzucanie się epitetami trwa. Mamy już kolegę od odpadów i ministra od ozdoby. Dyskusja o mafii śmieciowej i podpalaniu składowisk rozpala do czerwoności polityków i samorządowców. Prezydent Sosnowca reaguje na słowa wiceministra klimatu, który podczas ostatniego posiedzenia Sejmu wymieniał osoby odpowiedzialne jego zdaniem za wydawanie decyzji w sprawie składowania odpadów, między innymi Arkadiusza Chęcińskiego właśnie, a ten dzisiaj postanowił się zrewanżować. Paweł Jędrusik. Zaostrza się spór w sprawie nielegalnych składowisk odpadów. Oliwy do ognia dolał w piątek wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Nazwał prezydenta Sosnowca kolegą od odpadów. Szanowna Pani Marszałek, drodzy eksperci od śmieci Włodzimierza K i Rafała B, przyjaciele. Gdyby dzisiaj Rada Ministrów w sprawie gospodarki odpadowej odbyła się, to musiałaby być w areszcie. Prezydent Sosnowca 2017. Idźmy dalej. Łódzkie, marszałek, pan Witold Stępień. Czyje tu jest logo? Platformy Obywatelskiej. Idziemy dalej. Kolejny raz prezydent Sosnowca. Chęciński, kojarzycie swojego kolegę od odpadów? No i na koniec Polskie Stronnictwo Ludowe, pan Soboń, starosta Konecki. Oni odpowiadają za to, co się dzieje w Polsce z odpadami. Dziękuję. W poniedziałek Arkadiusz Chęciński odbił piłeczkę i przytoczył zapisy ustawy o odpadach. Pan minister mówi bardzo często o odpowiedzialności samorządów. Ta tablica za mną, która tutaj jest, pokazująca zmiany w prawie naszego państwa w ustawie z 6 września 2019 roku, pokazuje, że prawdopodobnie rząd już wtedy wiedział, że nie bardzo jest w stanie sobie poradzić z dzikimi wysypiskami śmieci. I zobaczcie państwo, co zrobił. Zrzucił odpowiedzialność. W pozostałych przypadkach wójt, burmistrz, prezydent. Chodzi o zapis, według którego w przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi odpowiedzialność za usunięcie odpadów jest zrzucona na włodarza miasta. Trwa dyskusja o nielegalnych składowiskach, ale wraca też temat spalarni odpadów w regionie. Od 3 lat wiemy, że nie możemy takiej instalacji budować. Spółkę, którą chcieliśmy powołać do tego celu, by mogła takie przedsięwzięcie rozpocząć, nie dostała zgody, żeby mogła wejść w życie. Nadzór prawny wojewody uchylił, uznając, że nie jest to nasze zadanie ustawowe. Politycy prześcigają się w pomysłach, jak rozwiązać śmieciowy problem. Kilka dni temu Polska 2050 proponowała wprowadzenie systemu kaucyjnego dla przedsiębiorstw, które chcą składować odpady. Za nami półmetek wakacji. Ponad 200 wypadków drogowych i 5 utonięć odnotowała śląska policja od 23 czerwca. Dziś służby poinformowały o 5. ofierze utonięcia. Czy mieszkańcy regionu odpoczywają bezpieczniej niż w ubiegłych latach? Sprawdzała Fatima Orlińska. Lato na Śląsku zbiera żniwo. Od początku tegorocznych wakacji na drogach w całym województwie zginęło 11 osób, pośród których odnotowano pieszych, motocyklistów i rowerzystę. Łącznie to 225 wypadków, a do wielu z nich doszło w okolicach przejść dla pieszych. Że w tym dla wielu beztroskim czasie pozwalamy sobie na więcej, pokazują również liczby zatrzymanych nietrzeźwych kierujących. Tych było aż ponad 900. Na szczęście obserwujemy spadki. Jest to o 14 wypadków mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, a nawet o 10 zdarzeń z skutkiem śmiertelnym również mniej. Jeśli mówimy o kolizjach, kolizje są na podobnym poziomie jak w latach poprzednich. Warto wspomnieć, że tylko w ten weekend policjanci na śląskich drogach ujawnili, zatrzymali 91 kierowców, którzy byli po spożyciu alkoholu. Niestety, ale to wciąż alkohol jest najczęstszą przyczyną tragedii, do których dochodzi również nad zbiornikami wodnymi. To obok korzystania z miejsc, w których kąpieli jest zabroniona, niestrzeżonych i dzikich. Tylko w tym sezonie wakacyjnym Policja Śląska odnotowała 5 utonięć. We wszystkich przypadkach ofiarami są mężczyźni. Jak wskazują ratownicy, przyczyną wypadków jest również nieumiejętne korzystanie ze sprzętu wodnego. To jest widoczne tylko i wyłącznie przez lekceważenie przepisów. Przepisy mówią wyraźnie, co należy zrobić, co trzeba mieć na takiej łódce, czy na takim sprzęcie pływającym. Sternik musi być trzeźwy. Musi mieć zabezpieczony sprzęt ratowniczy, czyli kamzelki, kapoki. Musi być oczywiście mieć uprawnienia do prowadzenia tego sprzętu, bo to potem się wiąże właśnie z takimi dziwnymi przypadkami. Tym bardziej, że mamy tutaj skutery wodne, bardzo szybkie motorówki. Może tego tak dużo nie jest, ale zawsze się zdarzają, więc żeby nie doszło do kolizji, trzeba wiedzieć. Podstawę trzeba znać, jak płynąć, jak omijać. W całym poprzednim roku nieumiejętne i nieodpowiednie korzystanie z wypoczynku nad wodą pochłonęło 16 ofiar śmiertelnych. Od początku tego roku w akwenach województwa śląskiego utonęło 6 osób, z których 5 to tylko w okresie od 23 czerwca.
Do ostatniego zdarzenia doszło w minioną niedzielę w Katowicach, gdzie na wodzie dryfowało ciało młodego mężczyzny. Policjanci zostali powiadomieni, że w zbiorniku wodnym Maroko na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach unosi się ciało, jak się później okazało, mężczyzny 39-letniego. Na miejscu pracowali policjanci, pracował technik kryminalistyki, pracował również prokurator z katowickiej prokuratury. Zebrane materiały pozwolą teraz szczegółowo wyjaśnić wszelkie okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia. Obecny na miejscu lekarz stwierdził, że do zgonu doszło kilkanaście godzin wcześniej, a prokurator zarządził wykonanie sekcji zwłok mężczyzny. Zostaną przeprowadzone również badania na obecność alkoholu oraz toksykologiczne. Policja kontra wyścigi słoni. Nazwa mówi właściwie wszystko. Dwa ogromne samochody i kierowcy, którzy próbują udowodnić, że jego jest szybsze. Z początkiem lipca miały to ukrócić nowe przepisy. Drogówka przeprowadziła w minionym tygodniu akcję, podczas której sprawdzano, czy kierowcy ciężarówek nie wyprzedzają tam, gdzie nie wolno. Efekt: 45 wykroczeń w ciągu jednego dnia. Paweł Jędrusik. To materiały archiwalne, ale takich sytuacji na polskich drogach jest mnóstwo i to codziennie. Mimo że od początku lipca przepisy zabraniają pojazdom o masie większej niż 3,5 tony wyprzedzania na autostradzie i drodze ekspresowej, o wyłącznie dwóch pasach ruchu, to nie wszyscy się do nich stosują. Niestety najczęściej to mówienie, że zabraknie kilka minut na to, żeby dojechać do zamierzonego punktu, do rozładunku. My nie przyjmujemy takich argumentów. Pamiętajmy o tym, że to częstokroć wyprzedzanie z różnicą kilku kilometrów na godzinę, tak więc taki manewr może trwać kilka kilometrów, może trwać kilka minut. A niestety, jak powiedziałem, to powoduje spiętrzenie pojazdów jadących za takim samochodem, a jednocześnie utrudnia ruch na naszych drogach. Ale to nie jedyne wykroczenie, jakie popełnili kierowcy samochodów. To także niezachowanie minimalnej odległości za pojazdem. My na drogach niekoniecznie dbamy o innych. No, mamy taką przywarę narodową, że głównie interesuje nas nasze dobro. W związku z tym szukamy dla siebie miejsca, specjalnie zwracając uwagi na to, że komuś czynimy źle. I podobnie z samochodami ciężarowymi. Kierowcy przez lata mieli swobodę, możliwość właściwie wykorzystywania drogi obu pasów dla swoich własnych potrzeb, no bo mały samochód nie zagrozi im specjalnie. Zdaniem Wojciecha Korchuta, zanim jednak kierowcy samochodów ciężarowych przyswoją nowe przepisy, może minąć całkiem sporo czasu. Fundacja Wolne Miejsce w połowie sierpnia znów wyrusza do Buczy. Kilkunastu wolontariuszy pojedzie w konwoju pomocy humanitarnej na Ukrainę. 14 sierpnia wyruszą w podróż, aby kolejnego dnia organizować zajęcia dla dzieci, które przeżyły okupację. Wyjątkowym uczestnikiem wyprawy będzie Jasiek Mela. Karolina Komada. Rozpoczęły się przygotowania do wyjazdu na półkolonie do Buczy. Fundacja Wolne Miejsce przez kilka dni będzie zajmować się grupą dzieci i młodzieży, organizując zajęcia plastyczne, animacyjne, a także terapeutyczne. Też bierzemy z sobą terapeutów, psychologów. Tu taki gorący apel do osób, które chciałyby nam pomóc, no pomóc tym dzieciaczkom. Być może to będą studenci, którzy dzisiaj są wykształceni w tym kierunku, a mają czas wolny. No i mają na tyle odwagi, aby jechać z nami na Ukrainę, po to, żeby rozmawiać z dzieciaczkami, pomóc im przejść ten trudny okres, w którym przechodzą. Fundacja już kolejny raz postanowiła odwiedzić dzieci w Buczy. Podczas wyjazdu z okazji Dnia Dziecka wolontariusze zmierzyli się z wachlarzem emocji. To są to ogromne emocje, szczególnie, że jechaliśmy do dzieci, które w niebywały sposób zostały pokrzywdzone przez tą okupację wojenną. Więc dla nas jest to ogromnie wzruszające, widząc ich radość, jak się cieszą z tego, że jesteśmy, że organizujemy coś dla nich, że mogą chociaż na chwilę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości wojennej. W wyjeździe weźmie udział polski podróżnik, który zapisał się w historii jako najmłodszy zdobywca dwóch biegunów w jednym roku, a zarazem pierwsza osoba z niepełnosprawnością, która tego dokonała. Cieszymy się, że jest deklaracja wyjazdu z nami osoby bardzo znanej w Polsce. Jasiek Mela zdecydował się na to, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy też tam niestety tracą swoje kończyny, którzy mają różne rany po wojnie, po tym, że on to przeżywał. On to jako 13-latek miał swój wypadek, ale dzisiaj wyszedł z tego w taki sposób, że innych zachęca do też właśnie takiego optymizmu patrzenia w przyszłość. Wyjazd odbędzie się 14 sierpnia i właśnie do tego czasu trwa zbiórka zabawek i słodyczy. Można dostarczać je w Katowicach, Tychach i Warszawie. Kończy się rewitalizacja wodzisławskiego Balatonu. Jest nowe boisko do siatkówki, miejsce dla rowerów, plac zabaw, deptak
czy taras widokowy. Inaczej wygląda też droga wewnętrzna i miejsca postojowe. Oficjalne otwarcie w połowie sierpnia, ale w Silesia Flesz już dziś możecie Państwo zobaczyć, jak zmieniło się to kąpielisko. Na miejscu była Fatima Orlińska. Tych ponad 50 hektarów terenu skrytego pomiędzy zielenią i bogatym drzewostanem już za ponad 2 tygodnie na nowo zacznie tętnić życiem. Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy Balaton w Wodzisławiu Śląskim od września zeszłego roku przechodzi gruntowną modernizację i jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w mieście. Jednocześnie z uwagi na skalę i koszt również największa obecnie realizowana. Balaton po remoncie pozostanie jednak w klimacie znanym mieszkańcom dotychczas, wzbogacony o nową infrastrukturę. To między innymi wypożyczalnie sprzętu pływającego, cały węzeł sanitarny, szatnie, prysznice, sauna dla morsów przede wszystkim, pełen węzeł z toaletami, magazyn sprzętu jakby pływającego, nowa wieża ratownicza, nowo nasypany piasek, szeroka plaża, wiata ogniskowa. Tarasy, ale też bardzo istotna rzecz do rozwoju jakby ośrodka na przyszłość, czyli droga dojazdowa, która też umożliwi nam rozwój tej części miasta w przyszłość. Do tego blisko 100 miejsc parkingowych, a to wszystko bezpłatnie. Balaton docelowo ma być miejscem dla wszystkich, miłośników sportów wodnych, opalania rodzin z dziećmi i rowerzystów. Wokół zbiornika funkcjonują ścieżki pieszo-rowerowe, plac zabaw i boisko. Zarządca ma jednak plan, aby ośrodek tętnił życiem nie tylko w okresie wakacyjnym. Chcemy, żeby od tego remontu, od tej inwestycji stał się również obiektem takim całorocznym, tak? W związku z tym takie inwestycje jak sauna dla morsów, którzy dużej ilości odwiedzają nas w okresie zimowym, więc to wszystko powoduje, że ten ośrodek będzie żył nie tylko w sezonie letnim. W lecie wiadomo, słońce, plaża, sprzęt pływający, to co do tej pory było. No i oczywiście ambitne plany, jeżeli chodzi o to, że mamy nowy ośrodek, mamy nowe nasze zamiary związane z głównie charakterem tego ośrodka, czyli imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym, o charakterze sportowym i również różnego typu inne koncerty i tak dalej. A pierwszy już w dniu oficjalnego otwarcia obiektu 15 sierpnia. Wtedy na specjalnie przygotowanej scenie zagrają Calvi i Remi, będą atrakcje dla dzieci i piana party. Miasto zaprasza od godziny 16. Taki był poniedziałek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.